dzień dobry, moje kochane wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu, tym razem dwutygodniowym. Kochani, wyjeżdżam na małe wakacje w przyszłym tygodniu, więc no nie będę miała takiej możliwości, żeby nagrać Wam drugie czytanie na kolejny tydzień, dlatego to czytanie jest na najbliższe dwa tygodnie, czyli od 8 do 21 maja 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, pamiętajcie o łapeczkach w górę, komentarze, subskrypcje, udostępnienia również są bardzo, bardzo mile widziane. No i kochani, dziękuję Wam za całe wsparcie. Dobra, wagi, lecimy. Co wewnątrz Was się będzie działo w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości, uwag w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy aniołka światła dla Was na najbliższe dwa tygodnie. Introspekcja. Anioły radzą, byś znalazł ciche miejsce, by pomedytować i wejrzeć w siebie. Teraz jest czas, byś z dystansu przeanalizował swoje życie. Poświęcenie odrobiny czasu tylko dla siebie pozwoli Ci otrząsnąć się z życiowych wyzwań, zastanowić się, co dalej, zebrać siły i przygotować się na następny etap w Twoim życiu. Zaglądając w głąb siebie, uświadomisz sobie swoje uzdolnienia, wewnętrzną siłę oraz mądrość. To czas uzdrawiania. Wycisz swój umysł i emocje. Poproś, by Twój anioł otoczył Cię swoimi skrzydłami, dając bezpieczne schronienie, w którym możesz odpocząć. Teraz możesz wysłuchać swojego anioła, który daje Ci inspirację i prowadzi we właściwym kierunku. I kochani, afirmacja dla Was znajduje czas i miejsce tylko dla siebie. Wow, piękna karta. Nie pamiętam, żeby wyszła kiedykolwiek, więc pierwszy raz ją macie, moje drogie wagi. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Co wewnątrz Was się będzie działo? Umiarkowanie, bardzo fajnie, kochani. To jest taka energia spokoju i poczucia wewnętrznej harmonii. Jeżeli targały Wam jakieś emocje, jakieś właśnie było, jakieś takie poczucie takiego wewnętrznego niepokoju, bym powiedziała, to kochani, wszystko powróci na takie spokojne wody, tak? Odzyskacie właśnie tą równowagę wewnętrzną, będzie taki fajny przepływ, umiarkowanie też może mówić o takiej energii uzdrowienia, więc jeżeli Wasze samopoczucie ostatnio było niefajne, to też ogólnie poczujecie się o wiele, wiele lepiej. Umiarkowanie dla mnie jest właśnie kartą naszych aniołów, więc tutaj zdecydowanie możecie się wsłuchać w ich głos, w ich prowadzenie, możecie uzyskać jakieś znaki, sygnały, za którymi naprawdę warto podążać. Zobaczmy, o co chodzi z tym umiarkowaniem. Umiarkowanie to też jest energia pogodzenia się z kimś, naprawienia czegoś, polepszenia się jakiejś sytuacji. Król kielichów. Arcykapłanka. I diabeł. I znowu umiarkowanie. Wow, arcykapłan. I rycerz kielichów. Czwórka buław. Kochani, dla części z Was to umiarkowanie faktycznie może chodzić tutaj o jakieś sprawy związkowe, sprawy miłosne, szczególnie jeżeli jesteście w stałych związkach. Mamy tego diabła, więc dla części z Was mogło tu się wedrzeć właśnie jakieś ego, jakieś takie negatywne emocje, negatywne wibracje ogólnie właśnie do Waszego związku. I kochani, będziecie, że tak powiem, to ustabilizowywać. Mam wrażenie, że część z Was, kochani, mocno zagłębi się w siebie. Mogą być tutaj kwestie właśnie takich wyznań uczuć, otwartości wobec siebie, żeby umocnić tę relację, żeby naprawić tę relację, żeby na przykład... Tutaj, kochani, mam wrażenie, że Wy też możecie ukrywać właśnie jakieś aspekty przed partnerem, partnerką i będziecie chcieli się tutaj uzewnętrznić po to, żeby właśnie naprawić tę relację i ją wzmocnić. Więc dla części z Was, moje drogie wagi, tutaj chodzi właśnie o poprawę stosunków z partnerem, z partnerką.
I o tym będziecie tutaj sobie, tym będziecie po prostu zaprzątać sobie głowę w nadchodzących 2 tygodniach. Ale kochani, bardzo mocno też czuję właśnie tutaj to wgłębienie w siebie, to takie zagłębienie się we własne emocje, we własne ego, we własne trudności, we własne doświadczenia. Ponieważ diabeł właśnie oznacza, czy jakieś trudne lekcje, które przeszliśmy, czy jakieś takie schematy, które powtarzamy, czy jakieś nasze ograniczenia, tak? Coś w tym stylu. I mam wrażenie, że tutaj będzie bardzo mocna właśnie ta introspekcja, zagłębienie się w siebie. Tak jakby spojrzenie wewnątrz, żeby uświadomić sobie pewne schematy, które warto by było uleczyć, które warto by było uwolnić po to, żeby odzyskać jakąś równowagę emocjonalną, żeby bardziej zapanować nad swoimi emocjami. Kochani, także tutaj ogromna mądrość i takie doświadczenie będzie wewnątrz Was. No i też właśnie zastanowienie się a propos dalszych kroków, co zrobić, żeby osiągnąć właśnie jakiś rodzaj stabilizacji, poprawić jakość swojego życia, no i odnaleźć właściwy kierunek, do którego Wasze serce mocniej bije. Także tutaj też mówię, mocne połączenie właśnie z górą, z Waszym wyższym ja, z aniołami, z Bogiem, w cokolwiek, kochani, tutaj wierzycie. Czuję, że część z Was właśnie będzie potrzebowała właśnie takiego przestanięcia, zaglądnięcia w głąb siebie, medytacji, wyciszenia się, może gdzieś właśnie na łonie natury, może gdzieś blisko wody, bo tutaj mocno dużo wody nam się pokazuje, więc może właśnie blisko wody i to będzie czas taki dobry na uleczenie też pewnych właśnie ran z przeszłości, uwolnienie się od czegoś, no i właśnie odzyskanie tej wewnętrznej harmonii i zaplanowanie być może właśnie jakichś dalszych kroków. Okej, co z zewnątrz do Was idzie? A z zewnątrz do Was idzie Król Pentakli. Bardzo fajnie. To jest jakiś rodzaj stabilizacji finansowej, ale ogólnie też takiego poczucia bezpieczeństwa. Więc dla części z Was może chodzić o sprawy finansowe. Jeżeli szukacie pracy, może to być jakaś propozycja pracy. Jeżeli, kochani, już pracujecie, może to być jakiś awans, podwyżka, dodatkowe pieniądze. Osiągnięcie to, nad czym już tak długo pracujecie. Król Pentakli to jest ktoś z trygonu Ziemi, byk Panna Koziorożec, więc tutaj też możecie mieć do czynienia z taką osobą. To może być Wasz partner, to jest potencjalny mąż też, żona, tak? Albo kandydat na taką osobę. No ale zobaczmy tego Króla Pentakli, o co tutaj chodzi. Rycerz Mieczy, jakieś wiadomości będą szły od tej osoby. Ósemka Pentakli i Cesarzowa. O, ciekawe energie. Trójka Pentakli, Księżyc i Koło Fortuny. Czyli tu będzie jakaś okazja do zmiany dla części z Was. Moi drodzy, dla części z Was bardzo mocno tutaj widzę faktycznie szansę na jakiś rozwój, ekspansję i jakąś też nową współpracę, bym powiedziała, bo tutaj jest Trójka Pentakli, więc ktoś może widzieć Was właśnie w ten sposób, jako Cesarzową, to jest zresztą Wasza energia, moje drogie wagi. Część z Was może prowadzić własną działalność, część z Was może błyszczy na tle innych, część z Was jest super szefową albo no świetnie się odnajduje w jakimś swoim fachu i mam wrażenie, kochani, że tu może być jakaś propozycja współpracy od kogoś. Ktoś może chcieć z Wami współpracować, zaproponować Wam coś ciekawego. No, powiem Wam tak, z tym księżycem mogą to być pewne niewiadome, ale to też, kochani, tutaj ważne jest, żebyście naprawdę podążali za głosem intuicji, ponieważ z Kołem Fortuny dla mnie jest to energia dobrej zmiany, która do Was idzie i bardzo fajnej, ciekawej możliwości. Może wejście właśnie na inny poziom. Czwórka Pentakli. Dwójka kielichów, fajnej współpracy, dokładnie. I być może właśnie zarobienia dobrych pieniędzy. Cesarz, cesarzowa, wow. No dla części z Was to może być współpraca połączona właśnie z jakimś romansem czy partnerstwem też na poziomie życiowym. Ale kochani, wygląda na to, że ktoś tutaj jest ewidentnie zainteresowany włożeniem jakichś swoich energii, swojej pracy, swoich finansów być może właśnie we współpracę z Wami. Więc może Wam coś takiego zostać zaproponowane. No kochani, jeżeli poszukujecie pracy, tak jak mówię, możecie po prostu być idealną osobą na danym stanowisku. Ktoś może Was w ten sposób postrzegać. Zobaczy Wasze CV i stwierdzi, tak, macie takie i takie kwalifikacje i to jest takie uczucie właśnie, że ktoś intuicyjnie może poczuć, że będziecie idealną osobą na danym stanowisku, więc może Wam zostać zaproponowane naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego, co przyniesie Wam też bardzo dużo obfitości, dobrych pieniędzy, takiego poczucia właśnie stabilizacji. Więc super. No kochani, jeżeli chodzi właśnie o sprawy takie małżeńskie, związkowe, to tak jak mówię, jeżeli tutaj coś było między Wami nie tak, jeżeli właśnie były właśnie jakieś takie, nie wiem, czy negatywne emocje, czy coś tam się wdało w ten Wasz związek, tutaj będzie komunikacja ze strony partnera, partnerki, że jesteście Wy, tylko Wy i nikt inny i że ta osoba chce zdecydowanie tutaj poprawić tą sytuację między Wami, chce współpracować, chce budować ten związek na solidnych fundamentach, chce naprawić wszelkiego rodzaju właśnie niepewności, powiedzieć Wam szczerze, co czuje, ponieważ
też chce iść właśnie w dobrym kierunku z Wami. Jeżeli, kochani, jesteście w takim dosyć świeżym związku, może to być jakaś propozycja małżeństwa, zamieszkania razem, założenia rodziny ze strony partnera, partnerki. Ktoś widzi z Wami solidne podstawy na przyszłość i będzie chciał podążać w tym kierunku. Także mówię, możecie się spodziewać wejścia po prostu na wyższy poziom w swojej relacji. Okej, co w związkach? Zobaczmy. A w związkach mamy Króla Mieczy. Król Mieczy, kochani, to też jest Wasza energia, jakby nie patrzeć, bo to jest trygon powietrza. Możecie mieć też do czynienia z innym znakiem powietrznym. Ale Król Mieczy, kochani, to jest przede wszystkim dobra komunikacja, wyjaśnienie różnych rzeczy, odcięcie się od tego, co nie suszy i podjęcie jakichś ważnych decyzji. Zobaczmy tego Króla Mieczy. Kochankowie, Wisielec, Trójka Pentakli, okej, Umiarkowanie, Śmierć i Czwórka Kielichów, no i Szóstka Kielichów na spodzie. No wiecie co, tutaj było jakieś zawieszenie między Wami, mam wrażenie. Zawieszenie między Wami, może jakieś niedostrzeganie siebie przez jakiś czas. I czuję, kochani, że naprawdę w tym tygodniu poprzez jakąś komunikację z partnerem, z partnerką spojrzycie zupełnie z innej perspektywy na swoją relację. Zobaczycie właśnie to partnerstwo, tą miłość, tą przyjaźń przede wszystkim, tak? Ponieważ Trójka Pentakli jest tą energią dobrej współpracy. Ale też mówię, budowanie bądź odbudowywania solidnych fundamentów w związku. Więc wygląda na to, kochani, że jeżeli były jakieś przytyczki między Wami, coś nie tak się działo, tak jakbyście tego chcieli, w tym tygodniu zdecydowanie będziecie to naprawiać, możecie odcinać się od tego, co nie służy, możecie wprowadzać jakieś pozytywne zmiany do swojego związku, tak żeby to wszystko szło naprawdę w dobrym kierunku. Mam wrażenie, kochani, że możecie też dowiedzieć się czegoś od partnera, od partnerki, albo Wy powiecie coś tej drugiej połówce swojej, coś takiego ważnego, co naprawdę wywróci ten świat do góry nogami i zupełnie inaczej spojrzycie na tą sytuację, albo Wasz partner zupełnie inaczej spojrzy na Was. Do tego stopnia, że będziecie w stanie naprawdę pożegnać to, co nie służy, wszelkiego rodzaju zaniedbanie, niedostrzeganie pewnych rzeczy i tak jak mówię, Szóstka Kielichów, no głupiec, odbudujecie zdecydowanie swoją relację po jakichś właśnie, nie wiem, czy trudnych emocjach, czy trudnych rozmowach, które się działy między Wami. Tutaj zapowiada się taki totalnie nowy początek dla Was, rozpoczęcie na czysto, od zera. Naprawdę bardzo, bardzo fajne tutaj wibracje czuję z tych energii, które tutaj się pojawiają. Część z Was może też podejmować decyzje odnośnie przyszłości dotyczącej właśnie jakichś finansów. Może część z Was będzie chciała finanse przeznaczyć właśnie na jakiś projekt, na jakiś pomysł, budowę domu, coś takiego mi się też tutaj pojawia. Możecie w końcu się na tym skupić, jeżeli to było przez jakiś czas takie zawieszone. Na przykład kiedyś marzyliście o budowie domu albo jakimś tam zmiennym miejscu zamieszkania, bo czuję, że tu może być właśnie chodzić o miejsce, w którym zamieszkacie. Może to właśnie oddaliście na jakiś czas, bo nie było finansów, nie było możliwości, nie było czasu, były małe dzieci, cokolwiek. To, kochani, część z Was może wrócić do tych pomysłów i przyjrzeć się temu bardziej. Możecie poczuć, że to jest odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, żeby podjąć w końcu te decyzje. No i wydaje mi się, że tutaj będą jakieś konkretne kroki z tym Królem Mieczy, konkretne decyzje, które będą Was przybliżać właśnie do realizacji jakiegoś właśnie celu, do jakiejś porządnej inwestycji, która właśnie przyniesie Wam nowy początek i właśnie takie, no, poczucie bycia jak w domu, kochani, z tą Szóstką Kielichów. Takie poczucie spełnienia. Może też właśnie bezpiecznego miejsca do wychowywania dzieci, tak? Albo do założenia rodziny, jeżeli jeszcze jej nie macie. Albo jeżeli już macie na przykład nawet dorosłe dzieci, to żeby stworzyć takie miejsce, gdzie właśnie wnuki będą chętnie przyjeżdżać, dzieci, tak? Ogólnie, gdzie będzie, no, miejsce, w którym będzie tętnić życie, tak? Okej, zobaczmy, co u singli. A single mają dziesiątkę buław. Dużo obowiązków, dużo wszystkiego, przemęczenie, zmęczenie. No, single chyba będą miały bardzo dużo na głowie i nie będą miały zbytnio czasu na miłości. Zobaczmy tą dziesiątkę buław. Okej. Umiarkowanie, no nieźle. Sprawiedliwość. Wow, i słońce, trzy arkana wielkie, nieźle. Rycerz buław, dziewiątka pentakli i rydwan. Wieża, królowa pentakli, siódemka pentakli. No patrzcie, patrzcie. No ja tutaj widzę jakiś romans, kochani, i dobre samopoczucie przede wszystkim. Powiem
Wam tak, moje drogie wagi single. Ja widzę, kochani, że Wy tu będziecie taką swoją własną sprawiedliwością. Część z Was, tak jak mówię, zagłębi się w siebie tutaj a propos właśnie jakichś może poprzednich związków, poprzednich decyzji, a propos relacji. I kochani, czuję, że tutaj będziecie coś uleczać w sobie. Bardzo silnie będziecie coś uleczać, odcinać, podejmować jakieś decyzje. Będziecie patrzeć bardziej obiektywnym wzrokiem na pewne sytuacje. I mam wrażenie, kochani, że odzyskacie taki swój wewnętrzny spokój, jakieś szczęście. Takie poczucie bezpieczeństwa i wolności, bo to słońce mi mówi o tej wolności, więc jeżeli czujecie, że coś Was jeszcze blokowało przed otwarciem swojego serca na nowe związki, na nowe relacje, na nowe osoby, które potencjalnie mogą wkroczyć w Wasze życie, to czuję, kochani, że te blokady w końcu puszczą, że tutaj jakiś etap, taki gruby etap, być może nawet karmiczny, bo mamy taką sprawiedliwość po środku, więc dla części z Was może właśnie jakiś cykl karmiczny, który utrudniał Wam zbudowanie jakiegoś trwałego związku, w końcu się zakończy. W końcu to, co najgorsze, tak jak by zostawicie za sobą. I kochani, no to słońce, też właśnie tutaj te trzy karty mogą symbolizować nadejście właśnie jakiejś bardzo ważnej relacji, nadejście związku, który jest Wam przeznaczony, który może przynieść bardzo dużo uleczenia do Waszego życia i dużo szczęścia i radości. Dla mnie słońce też jest kartą takiej prawdziwej miłości, z przeznaczenia. Więc coś takiego, moje drogie wagi, może się u Was pojawić. I to może właśnie też po części przerwać właśnie ten jakiś taki trudny cykl w Waszym życiu. Jakby nie patrzeć, na spodzie mam rycerza buław, dziewiątkę pentakli i rydwan. Wkroczy w Wasze życie jakiś naprawdę dobrze postawiony singiel, ktoś, kto ma dużo pasji, dużo namiętności. Ta osoba może być troszkę młodsza od Was, nie musi. Możecie się poznać podczas jakiegoś wyjazdu, podróży, ale czuję, kochani, że to się wydarzy nagle, bo jednak mamy tą wieżę. To może być dla Was po prostu grom z jasnego nieba, że nagle poznacie taką osobę i po prostu będzie ten błysk, będzie takie... Ostatnio oglądałam Hotel Transylwania, nie wiem, czy oglądaliście, to będzie taki zing, nie wiem, jeżeli kojarzycie bajkę, to będziecie wiedzieć, o co chodzi, a jeżeli nie, no to jest to taki rodzaj prawdziwej miłości od pierwszego wejrzenia. I czuję, kochani, że coś takiego może się u Was tutaj pojawić, właśnie taki zing. No i jakby nie patrzeć, kochani, mamy tą królową pentakli i siódemkę pentakli. Wygląda na to, że będziecie chcieli włożyć tutaj energię właśnie w pracę z tą osobą. No i dziesiątka była w królowa kielichu. Widzicie, to przyniesie zakończenie jakimś trudnym relacjom i część z Was, moje drogie wagi, w końcu otworzy się na miłość. I po prostu pokocha szczerze i zostanie pokochana szczerze. Ja czuję, moje drogie wagi, że naprawdę tu będzie jakiś przełom dla Was. Jakiś przełom i poznanie osoby, z którą sprawy potoczą się nawet bardzo szybko, z tym rydwanem, bym powiedziała. Dla części z Was może to być związek na odległość, ale to nie będzie stanowiło jakiegoś większego wyzwania. No ale czuję, kochani, że Wy jesteście po prostu tutaj gotowi, albo będziecie gotowi w momencie, kiedy poznacie tą osobę. I mówię, sprawy potoczą się bardzo szybko, bo to będzie grom z jasnego nieba, to będzie po prostu strzała amora prosto w Wasze serce i to może bardzo szybko się przerodzić w coś poważnego. Okej, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Dziewiątka buław. Kochani, tutaj jakieś zmęczenie. Dla mnie dziewiątka buław jest kartą rannego żołnierza, który przeszedł bardzo dużo w swoim życiu. I może właśnie ostatnio było takich dużo trudnych sytuacji, dużo zmagań w Waszym życiu odnośnie właśnie rodziny, odnośnie przyjaciół, odnośnie jakichś takich rzeczy codziennych. No i możecie czuć się po prostu przemęczeni. Możecie czuć się przemęczeni, możecie chcieć właśnie postawić jakieś wysokie granice i nie wpuścić nikogo do swojego świata. Zobaczmy tą dziewiątkę buław. Królowa buław. Król pentakli. I czwórka kielichów. Rycerz kielichów. Kochani, tutaj mi się pojawiły dwie osoby. Więc może chodzić o Waszych rodziców, może o jakichś przyjaciół. Mamy królową buław, więc jest to trygon ognia, baranek strzelec. I mamy król pentakli, byk panna koziorożec. Więc mogą otaczać z Was takie osoby. Ale ja mam wrażenie, kochani, że tutaj chodzi o jakieś takie ignorowanie Waszych potrzeb, Waszego serca. Tak jakby te osoby były zupełnie na innym poziomie, zupełnie w innym świecie i nie dostrzegały Waszych potrzeb, Waszych starań. To jest ktoś być może, z kim mieszkacie, albo z kim tworzycie rodzinę, albo jakąś taką wspólną przyjaźń. Mam wrażenie, że mówię, nie dość, że Wasze potrzeby są tu w jakiś sposób ignorowane, to jeszcze, kochani, nie wiem, jakby ktoś nie dostrzegał Waszej siły. Nie wiem, czego tak właśnie czuję, kochani. Tak jakby, nie wiem, może ludzie Was w jakiś sposób wykorzystują, zrzucają na Was swoje obowiązki, swoje jakieś takie problemy i tym możecie czuć się przytłoczeni. No... Dlaczego czuję, kochani, że część z Was będzie potrzebowała właśnie tutaj jakiejś takiej blokady, żeby zablokować pewne osoby w swoim życiu, po to, żeby odzyskać być może swoją siłę, jakąś stabilizację, po to, żeby rozpocząć jakiś nowy projekt.
Coś takiego, kochani, może być. Coś takiego może być, że właśnie będziecie poczujecie taką potrzebę zablokowania się na pewne osoby, z którymi być może właśnie nie nadajecie na tych samych falach i które nie dostrzegają waszego prawdziwego ja, nie chcą dostrzec, nie wiem, ignorują to w jakiś sposób, są skupieni bardzo na sobie. Jakoś tak, kochani, to czuję. Że dla części z was tutaj możecie właśnie dokonać jakiegoś sądu estetycznego i być może właśnie odciąć się od tych osób, albo mówię, wprowadzić po prostu jakieś wyraźne granice. Mhm. Dla części z was, kochani, też możecie poczuć się zmęczeni właśnie jakąś relacją w waszym otoczeniu, że jest dwoje ludzi, którzy wiecznie coś na siebie gadają, nie wiem, czy to jest małżeństwo, jakiś związek i, kochani, możecie teraz bawić się w rozjemce trochę w tym tygodniu, bo możecie być zmęczeni, że jedno gada na jedno, drugie na drugie, wiecie, o co chodzi i po prostu nie dostrzegają swojego punktu widzenia i możecie zmontować jakieś wspólne spotkanie, gdzie będzie trzeba stawić sobie czoła, gdzie te osoby zamiast odwracać się od siebie w końcu spojrzą na siebie i być może z innej perspektywy i może uda im się pokonać właśnie jakieś lęki, słabości i rozpocząć nowy etap. Więc dla części z was, moje wagi, będziecie po prostu dyplomatycznie podchodzić do pewnych sporów, do pewnych kłótni, no i będziecie bawić się po prostu w sprawiedliwość i właśnie w takiego rozjemcę. Dobra, praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. No pięknie. Jeżeli chodzi o finanse, czwórka buław zapowiada bardzo dobry okres. Czwórka buław to stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, kochani, dla części z was budowanie własnej firmy albo rozwój własnej firmy. Jeżeli szukacie pracy, tak jak mówię, propozycja stabilnej pracy, ale kochani, tutaj finanse też mogą się kręcić wokół spraw domowych. Może trzeba będzie jakiś remont zrobić, może sprzedacie swoje mieszkanie, może będziecie właśnie kupować nowe mieszkanie bądź dom, może zdecydujecie się tutaj właśnie na tego typu inwestycje. Zobaczmy tą czwórkę buław. Mhm, rycerz pentakli, piątka pentakli, no i król mieczy, ósemka kielichów, dwójka buław, czwórka mieczy, dziewiątka kielichów. Kochani, dla części z was decyzja o odejściu z pracy. Tak bardzo mocno czuję to. Jeżeli jakaś praca was nie satysfakcjonowała, czuję, że dla części z was może pojawić się właśnie tutaj jakaś nowa oferta, która spowoduje, że będziecie chcieli właśnie odejść od tego, co było, odciąć się od tego, co było. Może tutaj niewystarczająco zarabialiście, może sprawy szły zbyt wolno, jakoś tak nie tak, jakbyście tego chcieli. I kochani, będziecie podejmować decyzję, że przyjmujecie jakąś nową ofertę, odcinacie się od tego, co było. Wcześniej możecie sobie zrobić jakieś wolne, czy coś w tym stylu. Ale to też jest właśnie taka energia uleczenia, że poprzez właśnie decyzję, że chcecie ruszyć w nowe, poczujecie się spokojni, poczujecie się bezpieczniej. No i kochani, idziecie tutaj w kierunku dziewiątki kielichów, czyli spełnienia jakichś swoich marzeń odnośnie finansów i budowania stabilnej pozycji zawodowej. Więc tutaj super. Tak samo, kochani, dla części z was może to być kwestia podjęcia jakiejś decyzji odnośnie na przykład prowadzenia firmy. Może właśnie coś nie szło tak do końca, jakbyście chcieli i możecie spojrzeć na to, co nie idzie w taki bardzo logiczny i analityczny sposób i może zdecydujecie się zrobić coś inaczej w tym tygodniu. Pewne rzeczy odstawicie na razie na bok, nie będziecie się nimi zajmować, a może wprowadzicie jakieś nowe pomysły, nowe inwencje, nowe jakieś strategie, które pozwolą wam właśnie sięgnąć właśnie po te marzenia i poprawić stabilizację ogólnie w firmie, w pracy, tam, gdzie pracujecie. Mhm. Jak najbardziej. No ale kochani, tutaj właśnie mówię, tu jest też taka decyzja odnośnie jakiejś przeprowadzki wyjazdu, więc dla części z was może pojawić się bardzo fajna oferta, czy kupna mieszkania, czy kupna jakiegoś domu, budowy domu, coś takiego, jakiejś przeprowadzki. Ale będziecie podchodzić do tego bardzo, bardzo analitycznie. Część z was może zastanawiać się, czy finansowo was na to stać i będziecie tutaj sprawdzać swoje finanse, swoje dochody, czy ewentualnie dostaniecie jakąś pożyczkę, czy nie, tego typu rzeczy. No ale kochani, wygląda na to, że nie wiem, czemu jakoś tak tą czwórkę mieczy nie widzę właśnie na zasadzie zastoju, a właśnie jednak podjęcie tej decyzji. Tak jakby właśnie te trzy mieczy są rzucone na bok, na zasadzie, że nie mam zamiaru być rozczarowana w tej sytuacji, nie mam zamiaru być rozczarowana w tej sytuacji, znam prawdę, wiem, czego chcę i zamierzam to osiągnąć. I wygląda na to, kochani, że będziecie ruszać właśnie w kierunku tego spełnienia marzeń. Patrzcie, dziewiątka kielichów, ósemka buław i gwiazda. Więc dla części z was jest to takie wymarzone miejsce do mieszkania, do życia, i
I część z Was może tutaj opracowywać właśnie plan przeprowadzki, kupna tego domu, kupna tego mieszkania. Mam wrażenie, że właśnie po analizie finansów z tym królem mieczy uda Wam się znaleźć też jakieś rozwiązanie, które pozwoli Wam no właśnie zorganizować pieniądze właśnie na kupno wymarzonego miejsca. No dokładnie. I tutaj, kochani, też mamy to koło fortuny, czyli wszechświat macza swoje paluchy w tym wszystkim. Wszechświat macza swoje paluchy. Może właśnie jest to Wam przeznaczone. Może właśnie dlatego znajdziecie jakąś ofertę i będzie ten taki błysk, że kurde, to jest to miejsce, w którym chciałbym spędzić resztę życia. Wiecie, o co chodzi? Coś takiego może się u Was pojawić. Okej. Okay. Rada. Słońce. Pamiętajcie, żeby cieszyć się życiem. Kochani, słońce to jest ten optymizm, to jest ta radość, to jest wewnętrzne dziecko, więc pokarmcie trochę swoje to wewnętrzne dziecko, wypuśćcie je na zewnątrz, niech się pobawi, niech pokorzysta z życia. Pamiętajcie po prostu, żeby właśnie dostrzegać piękno we wszystkim, tą radość, cieszyć się z każdego momentu w swoim życiu i czerpać właśnie tą przyjemność i satysfakcję z każdego doświadczenia. No i widzieć też tak pozytywnie, nawet te rzeczy, które z pozoru wydają się trudne. Okej, okay, zobaczmy co tutaj. Dwójka buław, szóstka kielichów i dziesiątka pentakli. Piątka buław, rycerz kielichów i czwórka buław. Kochani, podążajcie za głosem serca i idźcie za tym, co daje Wam szczęście. Jeżeli jakaś sytuacja powoduje konflikt wewnętrzny, złość, negatywne emocje, to znaczy, że to nie jest Wasze. Podążajcie tam, gdzie poczujecie spokój, gdzie poczujecie bezpieczeństwo, gdzie poczujecie, że no właśnie jest to poczucie takiej wewnętrznej harmonii. Jeżeli z taką decyzją, jeżeli macie właśnie jakąś decyzję do podjęcia i mówię, jedna z tych decyzji wywołuje Was takie emocje, a druga właśnie takie, to idźcie za tą. Tam, gdzie jest spokój, tam, gdzie jest szczęście, tam, gdzie jest takie poczucie, tak, to jest moja droga. To jest to, co doprowadzi Was do szczęścia, do stabilizacji, do... I żyj długo i szczęśliwie w obfitości i nigdy im niczego nie brakowało. To jest zbudowanie rodziny, to jest bezpieczna przystań, to jest dobry dom, mieszkanie, sukces finansowy, to jest wszystko co najlepsze, kochani. Więc decyzje zgodne z sobą, zgodnie ze swoim sercem, zgodnie ze swoimi potrzebami. Okej. Zobaczmy kryształowego aniołka dla Was, moje drogie wagi. Nie, tyle nie bierzemy, tyle nie bierzemy. Jedną chcę. Aqua Aura. Okej. Zdrowa komunikacja w związkach. Rozmowy od serca i przejrzysta, asertywna komunikacja pomagają zrozumieć i być zrozumianym. Pięknie. Piękna energia. Super. Dobra, wagi, to na koniec pytania i odpowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2 i 3. Dobra, mamy to. No to co, odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi... dobrobyt, elegancko. Odpowiedź numer 2. Wybierz nowy kierunek. I odpowiedź numer 3. Sukces. Ach, jak ja lubię te karty. Sukces, super. Dobra, wagi, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownych 2 tygodni. Powodzenia ze wszystkim. No i widzimy się oczywiście już za niedługo. Buziaczki. Pa, pa.